Była noc, a w zbójeckiej jaskini Rumcajsa było ciemno i mokro. A do tego od czasu do czasu słychać było takie cichutkie kichanie. Takie, jak kicha młoda panienka, która nie chce, żeby ją kto usłyszał. Hanko, to ty? Ja... Na pewno się zaziębiłaś. No to nie ma innej rady. Rano musimy pójść do apteki w Iczynie po lekarstwo. Psik. Rano, jak tylko zapiał pierwszy kur, ruszyli w drogę do miasta i poszli prosto do apteki. Dzień dobry. My... Nic nie mówcie. Wasze kichanie słychać aż na 2 mile w koło. Macie tu proszek od kichania. Należy mi się za niego 30 krajcarów. Mówię, że należy mi się 30 krajcarów. Ta. Skąd wezmę te 30 krajcarów? Jestem tylko biednym rozbójnikiem. Co? Ty jesteś rozbójnikiem? Dla rozbójników i dla jej gospodyń mam coś mocniejszego. I to zupełnie darmo. Łap! Tak. No to dziękujemy. Podziękowali pięknie i poszli. Pierwszy szedł Rumcajs i trzymał w ręce woreczek z proszkiem. Patrzyli nań oboje z Hanką i cieszyli się, że proszek pomaga już od samego patrzenia. Ale już krok za miastem, Rumcajsowi znów zaczęło się zbierać na kichanie. Ojej, Hanko! Tu jest jakieś ostrzejsze powietrze. Chyba muszę teraz sobie porządnie kichnąć. Mnie też już zaczyna coś swędzić w nosie. Oj, oj. Prędko. Weź ten woreczek i daj nam obojgu porządnie powąchać. Po każdym kichnięciu musiała się wydostawać z takiego stosu kwiatów. Hanko! Hanko! Obróć mnie, żebym nosem był zwrócony do pustego pola! Szkoda tej kapliczki. Lepiej kichać do opuszczonej kapliczki, niż do żywych ludzi. Przeklęty aptekarz. Kiedy się uspokoili, postawili woreczek z tym piorunującym proszkiem między siebie, usiedli po obu jego stronach i oboje naraz powiedzieli: Najlepiej zakopmy go w ziemi. Zać! Ładnie by to było, żeby taką cenną rzecz zakopywać. Nie po to tu przybyłem z Pragi, ażeby patrzeć na takie marnotrawstwo. Kim jesteście, panie? Jestem praskim generałem. I nie pozwolę tu nic zakopywać. Powiedział generał i jął patrzeć przez lunetę w stronę Iczyna. A że był piękny, pogodny dzień, widział miasto jak na dłoni. I tylko z daleka świeciły się w słońcu spadziste dachy domów. Ładować! Teraz będziemy strzelać do Iczyna!
Nie, nie ma mowy, nie zrobię tego. Nie będę strzelał do Iczyna za nic w świecie. Nie, nie ma mowy, nie zrobię tego. Będziesz strzelał. Nie, nie będę strzelał. Będziesz strzelał. Nie będę strzelał. Gotowe! Krzyknął generał i obrócił Rumcejsa w stronę Iczyna. Alko! Anusiu! Co robić? Zawołał z największym przerażeniem nieszczęsny Rumcejs. Przecież ja mogę zburzyć to miasto! A masz! Hanko, Hanko, zdaje się, że miasto jest całe. Tak. Słońce wyjrzało właśnie zza chmury w całej swojej krasie. Hej, a gdzie się podział dokrociet ten praski generał? Hanka chciała pokazać ręką, ale był tam tylko pagórek świeżej gliny. Poszli do lasu i cieszyli się, że im przez ten czas jaskinia całkiem wyschła. Dobranoc.